Grudziądzu zalepiają nasze plakaty, zalepia nie tylko żużel, nie tylko dyskoteki, ale również komisje wyborcze i to jest naganne. My takich praktyk nie stosujemy. Wywiesimy nowe plakaty oczywiście, a w poniedziałek mam nadzieję, że na konferencji prasowej poruszymy ten temat, a być może trzeba będzie złożyć zawiadomienie do prokuratury za po prostu działania naganne. Nas nie finansuje budżet państwa, jesteśmy partią, która nie chce finansowania z budżetu państwa, ale widać, że stosuje się wszelkie metody, żeby Janusz Korwin-Mikke zniknął z odbioru społecznego, z dyskursu politycznego, również niestety w Grudziądzu.